Jeżeli szukacie inteligentnego robota sprzątającego, koniecznie poznajcie Ecovacs D-Bot Osmo T9. To robot, który nie tylko pomoże Wam odkurzyć i zmopować podłogi, ale i potrafi odświeżyć powietrze. Sprawdźcie zatem, jak się prezentuje w praktyce, aby poznać wszystkie jego wady i zalety. Producenci robotów sprzątających prześcigają się w oferowaniu coraz większej ilości ciekawych funkcji w swoich sprzętach. Również Ecovacs ciągle pracuje nad udoskonaleniem swoich robotów. Na testy trafił do mnie ich kolejny model, Ecovacs D-Bot Osmo T9. Gdzie go kupić najtaniej, dowiecie się z opisu do filmu, jak również z recenzji na mojej stronie bezprzepłacania.pl. Na stronie tej znajdziecie też stale aktualizowany ranking tych sprzętów. Recenzję zacznijmy od unboxingu. W pudle znajdujemy oczywiście robota. Jest też stacja do ładowania oraz kabel zasilający. Dwie zmiotki przednie, które trzeba zamocować w robocie. A następnie znajdujemy elementy służące do mopowania. W podstawowym zestawie mamy 10 sztuk jednorazowych szmatek do mopa. Kolejne możemy oczywiście dokupić. Link z aktualną ceną znajdziecie pod filmem. Tak prezentuje się natomiast pojemnik do mopowania. Wlewa się do niego wodę, a także podpina szmatkę mopa. Jest też komplet instrukcji obsługi. Co bardzo ważne, instrukcja obsługi jest w języku polskim. Niektórym może się przydać, bo sama aplikacja jest już po angielsku, do czego jeszcze dojdziemy. Ostatni element zestawu to pudełeczko z kapsułką do odświeżacza powietrza. Kapsułki też można dokupić, o ile chcemy regularnie korzystać z odświeżania. Tak prezentuje się zatem zestaw Ecovacs D-Bot Osmo T9. Zanim przejdziemy do testów, omówmy budowę robota. Robot jest praktycznie cały biały, a jego wymiary to nieco ponad 35 cm średnicy oraz 93 mm wysokości. Budowa Osmo T9 przypomina wiele konkurencyjnych modeli, aczkolwiek jest kilka istotnych różnic, na które warto zwrócić uwagę. W przedniej części widzimy zderzak, który wyposażony jest w liczne sensory służące do rozpoznawania przeszkód i lepszej nawigacji, w tym system TrueDetect 3D 2.0. Na obudowie znajduje się w zasadzie tylko jeden przycisk – Start. Do precyzyjnej nawigacji służy również laser umieszczony w wieży na górnej obudowie. Za jego pomocą robot dokładnie skanuje ściany mieszkania, tworząc w pamięci precyzyjne mapy. Więcej zobaczymy, podnosząc górną klapkę, skąd wyjmujemy skróconą instrukcję startu. Jest tutaj także niewielkie narzędzie do czyszczenia szczotek robota. Ważnym elementem każdego sprzętu tego typu jest pojemnik na zabrudzenia. Ten w Osmo T9 pomieści 420 ml zabrudzeń. Otwiera się go i opróżnia bardzo łatwo, ale warto pamiętać, że można go opróżniać również za pomocą kupowanej osobno stacji na zabrudzenia. W pojemniku umieszczone są w sumie trzy filtry – wstępny, gąbkowy i HEPA. Pod górną klapką umieszczony jest jeszcze włącznik główny robota, przycisk reset oraz dioda sygnału Wi-Fi. Ciekawe rozwiązanie, z jakim się jeszcze nie spotkałem w tego typu robotach, znajduje się w tylnym, odpinanym panelu. Jest to odświeżacz powietrza, do którego można włożyć dołączoną do zestawu kapsułkę zapachową. Kapsułki zapachowe są obecnie oferowane w trzech zapachach. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Zerknijmy pod spód. Na początku warto zamontować dwie zmiotki przednie, które znajdowały się luzem w zestawie. Montuje się je na wcisk, należy tylko pamiętać o montażu zgodnie z kolorami. Od strony zderzaka umieszczonych mamy 6 sensorów wykrywających schody i mających na celu uniknięcie spadku. Następnie widzimy dwa styki ładowania, a pomiędzy nimi niewielkie obrotowe kółko. Napęd zapewniają natomiast dwa większe koła. Pomiędzy nimi umieszczona jest szczotka główna, tędy też wciągane są wszelkie zabrudzenia. Szczotkę główną możemy łatwo wyjąć i wyczyścić w razie potrzeby. Zbudowana jest na przemian z rzędów z włosia i silikonowych łopatek.
Ponadto mamy zestaw do mopowania, który możemy umieścić w tylnej części robota, zastępując nim odświeżacz powietrza. Na moduł mopujący należy założyć jedną z wymiennych ściereczek, które mocowane są na rzep. Z drugiej strony widzimy natomiast wlew wody. Są tutaj także instrukcje informujące o najważniejszych rzeczach związanych z prawidłowym korzystaniem z urządzenia. Mop po zamontowaniu nieco wystaje poza obrys robota. Przed pierwszym użyciem sprzętu należy go naładować do pełna. Służy do tego niewielka stacja ładująca. Wygląda minimalistycznie, ale ma to co najważniejsze, czyli miejsce na schowanie nadmiaru kabla. Stację należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, tak aby było sporo miejsca zarówno po jej bokach, jak i przed nią. Po postawieniu robota na ładowarkę, po kilku sekundach może nas przywitać alarmujący komunikat i mruganie czerwonej lampki. Oznacza to, że musimy najpierw włączyć przycisk zasilania umieszczony pod klapką. Teraz robot będzie ładował się prawidłowo i będzie niebawem gotowy do sprzątania. Ładowanie do pełna może trwać nawet 6,5 godziny, ale tak długo będzie ładował się tylko na początku oraz w razie kompletnego rozładowania. Długi czas ładowania wynika z pojemności baterii, która jest tutaj ogromna, to aż 6200 mAh i spokojnie wystarczy na posprzątanie nawet bardzo dużego domu. W trakcie ładowania przycisk startu będzie mrugał, aż do pełnego naładowania. Do obsługi robota służy specjalna aplikacja na smartfony Ecovax Home, z którą musimy sparować naszego robota. Pamiętajmy tylko, że zdalna obsługa będzie możliwa tylko jeżeli mamy w domu internet po Wi-Fi. W przeciwnym razie robot nie będzie miał łączności z aplikacją. Ecovax Home to świetnie opracowana aplikacja, która przez cały czas parowania przeprowadzi nas krok po kroku. Znajdziemy w niej również liczne przydatne instrukcje. Jej jedyny minus jest taki, że nie ma w niej póki co opcji wyboru języka polskiego. Podstawowa znajomość angielskiego powinna jednak wystarczyć. Aby skorzystać ze wszystkich opcji aplikacji, musimy najpierw zrobić pełną mapę naszego mieszkania. Po pierwszym uruchomieniu robota, D-Bot zacznie dokładnie skanować otoczenie, robiąc w pamięci jego dokładną mapę. Na początku robot zacznie objeżdżać ściany pierwszego pomieszczenia, po czym przejdzie do wypełniania wnętrza. Będzie to robił w sposób uporządkowany, jeżdżąc wężykiem raz w lewo, raz w prawo. Jego trasę możemy cały czas śledzić w aplikacji. Robot pokonuje progi o wysokości do 2 cm. Przy wyższych przeszkodach musimy liczyć się niestety z tym, że ich nie przejedzie. Ostatecznie robot wjedzie natomiast wszędzie, gdzie tylko będzie w stanie. Ale musimy pamiętać, aby nie przerywać mu pracy. T9 ma dobrze działające sensory antyspadkowe, dzięki którym potrafi wykrywać schody. Przy pierwszym przejeździe warto jednak go kontrolować, a na przyszłość warto w miejscu schodów zrobić wirtualne ściany.
Po skończonym sprzątaniu robot wróci sam do ładowania. Nie należy mu wtedy przerywać, bo tylko samodzielny powrót pozwoli zapisać mapę w pamięci. Niestety nie da się tego pokazać na filmie, ale uwierzcie mi, już przy pierwszym sprzątaniu czuć efekt działania odświeżacza powietrza, który zostawia przyjemny zapach w sprzątanych pokojach. Co natomiast z efektami odkurzania? U mnie przy pierwszym sprzątaniu zebrał prawie pół pojemnika kurzu. Widać zatem, że urządzenie faktycznie działa. Po skończonym pełnym cyklu sprzątania, robot utworzy w pamięci pełną mapę mieszkania. Automatycznie podzieli ją również na pokoje. Mapę możemy dowolnie nazwać, a podział pokoi pozmieniać wedle uznania. Pokoje również możemy ponazywać. Warto to zrobić, jeżeli planujemy korzystać z obsługi głosowej, do czego jeszcze dojdziemy. Możemy nawet ustawić kolejność, w jakiej poszczególne pomieszczenia mają być sprzątane. Bardzo ważną funkcją jest możliwość ustawiania wirtualnych ścian, jak również stref, do których robot ma nie wjeżdżać. Mogą to być strefy zakazane zarówno przy odkurzaniu, jak i mopowaniu, jak również zakazane tylko przy mopowaniu, czyli na przykład dywany. Warto też podkreślić, że map w aplikacji możemy zapisać kilka, osobno dla każdego piętra. Co bardzo ważne, robot po starcie jest w stanie sam rozpoznać, na którym jest piętrze. Niewiele modeli tak potrafi. Jedną z praktyczniejszych funkcji w apce jest możliwość ustawienia automatycznego sprzątania o określonej godzinie i wybrane dni tygodnia. Możemy też ustawić sprzątanie tylko wybranych pokoi. Tym samym niektóre pomieszczenia możemy sprzątać częściej, a inne rzadziej. Sprawdźmy zatem, jak skuteczne jest to sprzątanie. Skuteczność w dużej mierze zależy tutaj od ustawionej mocy ssącej. Teraz widzicie, jak robot radzi sobie w trybie standardowym, czyli raczej słabszy. Z płatkami na twardej podłodze sobie radzi, chociaż jak zobaczycie, trochę nic zostawia. Czasami na skuteczność sprzątania wpływają też szybko obracające się zmiotki przednie, które niektóre drobinki rozrzucają na boki. Potrzebny zatem bardzo często będzie drugi przejazd. Dużo skuteczniej robot będzie jednak sprzątał w wyższych trybach Max lub Max Plus. Maksymalna siła ssąca tego robota to 3000 paskali. W najwyższym trybie również niektóre płatki są rozrzucane na boki, ale zdecydowana większość rozsypanych płatków owsianych, kawy i soli sprząta już za pierwszym razem. Po drugim przejeździe natomiast praktycznie nic nie zostaje na podłodze. Przy okazji warto podkreślić, że w aplikacji możemy wybrać za każdym razem zarówno pojedynczy, jak i podwójny przejazd. Niestety drugi przejazd odbywa się również po podobnej ścieżce co pierwszy. Idealnym rozwiązaniem byłoby, jakby raz jeździł prostopadle, a raz równolegle. Bibot całkiem nieźle radzi sobie nie tylko na twardej podłodze, ale i na dywanach, zwłaszcza płaski. W aplikacji możemy ponadto włączyć tryb rozpoznawania dywanów, dzięki któremu robot po wjechaniu na dywan zwiększa moc sądzu. Pamiętajcie tylko, że dla pełnego efektu roboty tego typu muszą podłogę odkurzać regularnie, a przy większych zabrudzeniach warto właśnie włączyć dwukrotny przejazd. Widać to chociażby na moich nagraniach. Jeden przejazd to z reguły za mało, bo zawsze gdzieś jakaś drobinka zostanie ominięta. Ustawiony tryb pracy wpływa nie tylko na skuteczność sprzątania, ale i na głośność samego urządzenia. W najwyższym trybie będzie to około 67 dB. Jeżeli chcemy, aby pracował ciszej, musimy włączyć tryb standardowy lub cichy. W trybie cichym, jak widzicie, jest to około 57 dB. Poza funkcją odkurzania podłogi i odświeżania powietrza, T9 oferuje również funkcję mopowania. Służy do tego pojemnik na wodę, do którego podpina się jednorazowe szmatki do mopowania.
są jednorazowe, ale o dziwo całkiem wytrzymałe i znacznie solidniejsze od wielu innych, które testowano. Pojemnik na wodę pomieści 180 ml i spokojnie pozwoli na zmopowanie kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Jak ustawimy mały przepływ wody, da radę ogarnąć nawet ponad 100 metrów. Pojemnik wpinamy w miejsce odświeżacza i gotowe. Robot w trakcie mopowania jeździ podobnie jak przy samym odkurzaniu. Najpierw objeżdża ściany, a następnie sprząta wnętrze. Warto też podkreślić, że w tym trybie robot nie tylko mopuje, ale równocześnie odkurza. Przed uruchomieniem mopowania warto jednak podłogę najpierw osobno odkurzyć, żeby nie była zbyt brudna. Mop tylko z pozoru przypomina rozwiązania stosowane u konkurencji, gdyż system Osmo Pro nie polega tylko na ciągnięciu zbliżonej szmatki po podłodze. Panel mopujący wprowadzany jest tutaj w bardzo szybkie i silne ruchy sprawiające, że podłoga jest przecierana dużo skuteczniej niż w przypadku robotów, które tylko ciągną szmatkę. Co więcej, w aplikacji możemy nie tylko wybrać poziom nawilżania szmatki mopa, ale możemy też wybrać sposób mopowania. Do wyboru mamy szybki przejazd oraz tryb dokładnego czyszczenia. Robot w tym trybie sprzątaną powierzchnię przejeżdża dwukrotnie. Raz w lewo, raz w prawo. Funkcja mopowania sprawdza się tutaj bardzo dobrze, aczkolwiek musicie pamiętać, że nie jest to tradycyjne mopowanie, o którym wiele osób może początkowo myśleć. Przede wszystkim nie służy ono do zbierania rozlanych płynów, czy też zmywania wyjątkowo brudnych powierzchni. Jest to raczej sposób na odświeżenie podłogi i poprawę skuteczności uprzedniego odkurzania. Robot wyposażony jest w cały szereg zaawansowanych sensorów. Czujki te potrafią wykrywać i omijać różne przeszkody. Jedną z takich pułapek, którą mają za zadanie wykrywać, są schody. Robot robi to bardzo dobrze, ale jednocześnie sensory antyspadkowe potrafią wykrywać jako schody również niektóre kruczoczarne powierzchnie, jak na przykład taki dywan. Robot w trakcie jazdy, dojeżdżając do takiej powierzchni, potrafi się zatrzymać i objechać. Nie dotyczy to co prawda wszystkich czarnych powierzchni, ale warto pamiętać, że może nastąpić taka sytuacja. Vibot Osmo T9 nie ma natomiast najmniejszego problemu z jazdą w kompletnej ciemności. W przeciwieństwie do modeli wykorzystujących do nawigacji kamery optyczne, laserowa nawigacja stosowana w tym modelu świetnie sobie radzi zarówno w nocy, jak i w zamkniętych pomieszczeniach bez okien. To, za co muszę szczególnie pochwalić ten sprzęt, to inteligentny system nawigacji i bardzo dobre radzenie sobie z przeszkodami. T9 jest w stanie wjechać nawet w bardzo wąskie przestrzenie. Jeżeli zmieści się między nogami krzesła, to tam wjedzie. Nie ma też problemu uderzania w napotykane przeszkody. Co więcej, w aplikacji funkcję omijania napotkanych obiektów możemy wyłączyć, ale i wtedy robot będzie zwalniał przed przeszkodami i dotykał ich tylko lekko zderzakiem. Różnicę możecie zobaczyć na tym nagraniu. Obecnie robot jedzie z wyłączoną funkcją True Detect. Dotyka nogi stolika delikatnie zderzakiem i omija ją dopiero po jej wybadaniu. Teraz natomiast tę samą trasę robot pokonuje z włączoną opcją omijania przeszkód. Robot zbliża się do nóg stolika, ale ich nie dotyka. Stara się je objechać możliwie jak najbliżej, bez obijania. Czasami jakieś dotknięcie może się zdarzyć, ale generalnie z reguły robot ominie przeszkody. T9, start.
Jeżeli lubicie korzystać ze sterowania głosowego, to docenicie możliwość sparowania robota z asystentem Google lub Alexa. Bardzo dobrze działają podstawowe komendy głosowe, jak włączenie odkurzania czy też powrót do ładowania. Jeżeli mamy zrobioną mapę i ponazywane pokoje, możemy też kazać robotowi odkurzyć konkretne pomieszczenie. T9, dokuj! Niewykluczone też, że funkcjonalność ta będzie jeszcze rozbudowywana w kolejne polecenia głosowe. Na plus należy zaliczyć też to, że chociaż aplikacja robota nie działa w języku polskim, to komunikaty głosowe możemy wymawiać po polsku. Czas zatem na małe podsumowanie mojej recenzji. Na moim blogu, jak również na kanale, możecie zapoznać się już z kilkudziesięcioma recenzjami podobnych robotów i muszę powiedzieć, że T9 to jeden z moich ulubionych sprzętów. W zasadzie ma tylko jedną wadę. Aplikacja póki co nie obsługuje języka polskiego. Ponadto, jeżeli planujecie regularnie korzystać z mopowania i odświeżacza powietrza, problemem może być też zakup dodatkowych szmatek do mopowania i kapsułek do odświeżacza. Są to jednak dodatkowe funkcje, z których nie musicie korzystać. Jeżeli natomiast zależy Wam na wygodzie, warto rozważyć zakup wersji T9 Plus ze stacją do automatycznego opróżniania pojemnika na zabrudzenia. Najlepsze oferty znajdziecie w opisie filmu, jak również na bezprzepłacania.pl. Jest tam również ranking tego typu robotów sprzątających. Będę ogromnie wdzięczny, jeżeli zostawicie po sobie komentarz i dacie filmowi łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i zaglądania na bloga. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.